No cześć. Dawno nie słyszeliście tego przywitania, moi drodzy subskrybenci. No tak, minął rok od ostatniej publikacji filmu o szukaniu złodzieja prądu w samochodzie. Rok był bardzo pracowity, naprawdę nie miałem czasu kręcić filmów. Działo się ogromnie dużo. Ci, którzy są członkami grupy facebookowej naszego kanału Remont Idealny, na dole pod filmem znajdziecie link. Zachęcam do dołączenia, wiedzą, jak obfity w wydarzenia był ten czas. No niemniej, trzeba wrócić do kręcenia filmów, bo zasięgi spadają. Żarty żartami, słuchajcie, mój kanał nigdy nie był ustawiony na jakąś tam wielką monetyzację. Od jakiegoś czasu jakieś tam pieniądze z tego są, nie ukrywam. Można za to kupić sobie na przykład bańkę oleju raz na miesiąc. Ale wystarczy. Gdybym nie miał pracy zarobkowej, pewnie bym bardziej naciskał, ale myślę, że nie trzeba. Dobra, słuchajcie, wstęp, jak to zwykle u mnie bywa, przydługawy. Poględzimy sobie trochę na początek. Chodzi o to, żeby wyjaśnić parę tematów. Korzystając z okazji, że wielka ciężarówka jedzie, teoretycznie jest gdzie wyprzedzić, ale po co? Pogadamy sobie, a wy sobie popodziwiacie widoki po Jeziorze Leszczyńskiego. Film dzisiaj chciałem zrobić na temat instalacji LPG w samochodzie, ponieważ wiele osób mnie pyta, jakbym był nie wiadomo jakim ekspertem, a nie jestem, coś tam nie coś potrafię, ale nie o to chodzi. Chcą ludzie sobie sami poprawiać, pokazując wiele różnych prac autoryzowanych serwisów i warsztatów, jak to wygląda po odebraniu samochodu, jak to wygląda kilka lat po odebraniu samochodu. Po prostu ręce opadają czasami. Kable gdzieś tam niedbale rzucone, węże, nie wiadomo po co jakieś długie, kompletnie źle dobrane komponenty. Słuchajcie, no wiele jest takich powodów. Także film adresuje do osób, które przede wszystkim potrafią coś przy aucie zrobić, nie mają tych tak zwanych dwóch lewych rąk, są świadome tego, że prace przy instalacji LPG, gdzie można spowodować nieszczelności, jakieś utlenianie się gazu i tak dalej, mogą być niebezpieczne. Oczywiście powinienem, jak to w tych czasach, powiedzieć, że no nie biorę żadnej odpowiedzialności na siebie za straty wynikłe z waszego działania, ale to jest, myślę, oczywiste. Oraz dla osób, które przede wszystkim już mają instalację LPG w samochodzie zamontowaną, a chcą ją na przykład zmodernizować albo poprawić. Co, ja sobie jadę załatwić parę spraw. W międzyczasie, a za chwilę będziemy się widzieli już na miejscu działania naszego. No to mamy zgromadzone praktycznie wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia instalacji LPG w aucie na stole, który wygląda jak wygląda, bo pochodzi z TVN-u. Także jeżeli wiesz, o czym mowa, to tyle wyjaśnień, jeżeli chodzi o stół. W każdym razie mamy tutaj zespół kompatybilnych ze sobą części, które będziemy łączyć i instalować do samochodu. Na przykładzie tej instalacji, którą mam wpisaną do samochodu, pokażę wam, z czego to się składa, jak to ze sobą pogodzić. Generalnie jakiegokolwiek producenta byś nie użył, to wszystko w zasadzie jest tak samo. Poza drobnymi tam szczegółami, które da się doczytać w instrukcji obsługi, to wszystko jest podobnie zbudowane i na tej samej zasadzie działa i tak samo w zasadzie, można powiedzieć, wygląda. Dlaczego ten producent? Dlatego, że bardzo lubię. Dlatego, że dostępne jest oprogramowanie do konfiguracji sterownika bez żadnych kluczy, bez żadnych umów, bez żadnych wpłat i tak dalej, kompletnie za darmo, po prostu pobierasz ze strony i masz. Oraz uważam, że te komponenty, które oni proponują, są wystarczająco dobrze dobrane i w zupełności wystarczają do różnych silników o różnych mocach, prostych, łatwych i w zupełności poprawnie się spisują. Sprzątam ze stołu, macie ogólny obraz jeszcze, jak to wygląda. Reduktor, parownik, sterownik instalacji LPG, wiązka elektryczna do tego. Tutaj mamy dodatkowy interfejs do konfiguracji tego Bluetooth. Oczywiście znajdą się też puryści, którzy twierdzą, że tylko kabelek, bo opóźnienia, bla bla bla. Dobra jest. Pomijamy to milczeniem. Ja stroję sobie tym i działa. Mamy czujnik ciśnienia, temperatury gazu w fazie lotnej. Mamy listwę wtryskową z wtryskiwaczami, wiązka, filtr fazy lotnej, twister w tym przypadku, o, tego typu. Mamy parownik, o czym mówiłem, i tak dalej, i tak dalej. Także po kolei będziemy sobie teraz przez te elementy przechodzili i będę omawiał co, jak i dlaczego. Zaczniemy od reduktora parownika.
No to mamy parowniczek. Jego zadaniem jest doprowadzić do, doprowadzony do systemu, do niego tutaj, do tego filtra wejściowego gaz w fazie ciekłej. Jest wstępnie filtrowany. Następnie w tej komorze zostaje odparowany do fazy lotnej i pod stałym ciśnieniem, niezależnie od tego, jakie zapotrzebowanie ma na gaz w danej chwili silnik, reduktor powinien tym krótcem gaz podawać w formie lotnej do listwy wtryskowych, do wtryskiwaczy, do czujnika. Mamy tu jeszcze dwa krótce, które służą do doprowadzania płynu chłodzącego ze silnika. Płyn ten ma za zadanie ogrzewać reduktor, dzięki temu może on odparowywać gaz. Mamy akurat tutaj w tym przypadku jeszcze zawór, który odcina fazę ciekłą na wejściu reduktora. Jest on podłączony do instalacji. Mamy też czujnik temperatury wkręcony w takie ucho tutaj, który podaje do systemu informacje o temperaturze parownika. Chodzi o to, żeby nie włączyć za wcześnie gazu, nie przejść na zasilanie silnika gazem zbyt wcześnie, zanim on jeszcze nabierze jakąś tam temperaturę, zwykle około tam 30-32 stopni. Zachodzi po prostu obawa, że mógłby ten parownik zamarznąć. Po prostu gaz, który w formie ciekłej jest podawany tutaj, odbiera ciepło, żeby odparować, i może tak bardzo się ostudzić, że wręcz zamarznie. Tak samo jak w klimatyzacji, dokładnie ta sama zasada. Rozpręża się gaz, pochłania ciepło z otoczenia. Także dostarczane jest mu to ciepło z układu chłodzenia silnika. I mamy jeszcze jedną rzecz, mamy tutaj kruciec na podciśnienie, który pomaga ustalać ciśnienie na wyjściu. Po prostu tam jest membrana, która reaguje na to podciśnienie i zgodnie z wartością tego podciśnienia otwiera lub domyka to wyjście, po to, żeby ciśnienie na wyjściu gazu w formie lotnej, było stałe. Oczywiście to ciśnienie można w pewnym zakresie regulować, generalnie tą śrubą. Jaka wartość jest optymalna, to już zależy od samego systemu. Można to sobie spokojnie wyczytać w instrukcji obsługi do sterownika. Zachęcam do pobrania. Jeżeli będziecie coś takiego chcieli tutaj montować sobie, to bez papierów do tego urządzenia nie ma co, bo naprawdę będą potrzebne. Także parownik mamy z grubsza omówiony, jak działa, po co jest i dlaczego go potrzebujemy. Teraz jest jeszcze kwestia jego montażu w samochodzie. Powinien on być zamontowany zgodnie z przepisami na elementach stałych, czyli gdzieś na grodzi, gdzieś na błotniku, gdzieś na jakiejś ramie. Nie powinien być montowany do silnika. Ten przepis wynika z tego, że kiedyś do montażu, do doprowadzenia gazu z butli w formie ciekłej używano przewodów miedzianych. Przewody miedziane sztywne bardzo źle znoszą ugięcie, łamanie i tak dalej, wibracje, więc potrafiłyby pęknąć i stąd jest ten przepis. Dzisiaj on jest ciągle, ale szczerze mówiąc naprawdę coraz częściej instalacji widzę, gdzie reduktor jest podpięty do silnika i w tym momencie tam po prostu jest wygodniej, tam jest miejsce. Chodzi też o odległość do magistrali wodnej, żeby te węże nie robić jakieś tam przesadnie duże, bo znowu jest problem z odpowietrzaniem tego i tak dalej, gdyby trzeba było spuścić płyn. Więc ja się jeszcze nie spotkałem z problemem wśród diagnostów, którzy by oglądali taki układ w ramach przeglądu, żeby się przyczepili do tego, że reduktor jest zamontowany do korpusu, gdzieś tam do kolektora, czy coś w ten deseń. Aczkolwiek uprzedzam, że zgodnie z przepisem powinien być zamontowany do elementu stałego. No to jak widzicie, ja sobie tutaj w moim przypadku zamontowałem reduktor całkowicie niezgodnie z przepisami do głowicy silnika, do tego ucha montażowego. Odpowiednio wygiąłem sobie dostarczony przez producenta ten taki płaskownik montażowy i teraz mam wygodnie i elegancko dostęp do filtra. Tutaj zaraz obok będzie montowany drugi filtr. Pokażę Wam, jak to zrobiłem. Także mam je pod ręką, w razie czego szybko i łatwo. Jest blisko do wody. Tutaj jest oczywiście wyjście wody na nagrzewnicę do auta. Także można się spokojnie, równolegle podłączyć, tak żeby ten płyn sobie krążył i ogrzewał reduktor. Nie ma najmniejszego problemu. Jest również wymagane doprowadzenie do niego przewodu z butli z tyłu tam zamontowanej w fazie ciekłej, także mamy tutaj bez problemu dojście. Przewód można elastyczny ułożyć, zabezpieczyć w jakiegoś rodzaju peszel, tak jak ja to mam tu zrobione. Oczywiście on tu będzie ładnie nam poupinany, na razie jest do filmu wszystko
na wierzchu, po to, żebyście widzieli. Instalację będziemy podpinać, wodę będziemy podpinać, podciśnienie również i to mamy z głowy. A propos butli, nie będę pokazywał montażu butli, bo nie mam jak, szczerze mówiąc. Nie ma tam dostępu w tej chwili, a nie chcę przedłużać remontu tego tutaj całego, żeby zrobić film. Może kiedyś nakręcę osobny odcinek na ten temat, natomiast po prostu, jeżeli chodzi o butle, to trzeba z butli doprowadzić sobie przewód do gazu z butli od wielozaworu oraz czterożyłowy przewód do wielozaworu, który na dwóch przewodach jest sterowanie cewką elektrozaworu, który się tam dodatkowo znajduje, oraz dwa kolejne przewody to jest wyjście z czujnika poziomu gazu, po to, żeby ten przycisk, centralka mogła wyświetlać, ile tego gazu jeszcze w formie ciekłej w butli jest i jako taką mam tam dostarczać informacji na ten temat. Dobra, reduktorek sobie przykręcamy, zostawiamy go na razie. Oczywiście trzeba będzie podłączyć węże, a my przechodzimy do kolejnego elementu. Pojawiło się na stole, oprócz naszego AT09 Nordica, reduktor firmy BLC. Chciałem wam tylko pokazać różnice takie zasadnicze, bo oprócz takich reduktorów tego typu, gdzie mamy zintegrowany zawór sterujący odcinaniem fazy lotnej, ciekłej, przepraszam, z filtrem fazy ciekłej oraz tam całą resztę, mamy takie, które mają te zawory jakby osobno. I tutaj jest kwestia tego typu, że no ten zawór powinien być umieszczony przy reduktorze, jak najbliżej, dlatego że w momencie, kiedy by, tak jak niektórzy robią, ten zawór odstawić gdzieś na przykład na grudź, tam na ścianę grodziową, a reduktor dać na przykład na przód, na pas przedni do auta i te połączenie tutaj wydłużyć, no to zbiera się dosyć dużo gazu w formie ciekłej tutaj. W przypadku, kiedy chcecie odkręcić i wymienić filtr fazy ciekłej, to tego gazu sporo wyleci i może to stanowić jakiś problem, no wręcz nawet niebezpieczeństwo. Dlatego też powinno to być zamontowane przy reduktorze. I to tyle. Wracając do AT09, jest to reduktor, który przez producenta deklarowany jest do mocy do 170 koni. Auto dysponuje mocą 135-140, powiedzmy, więc w zupełności taki zapas wystarczy. Jaki reduktor do waszego silnika dobrać, żeby nie było komplikacji? Myślę, że najlepiej będzie popytać u nas na grupie, znajdą się ludzie, którzy chętnie odpowiedzą, podadzą jakieś przykłady, co kto ma, z czego jest zadowolony, tego jest mnóstwo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja do F4R135 używam tego, w zupełności wystarcza. Jest również wersja z kolejną membraną, nawet na większe moce deklarowana, więc spokojnie nawet do 2.0 turbo można użyć AT09 wersji XP. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, że absolutnie nie, no bo wiecie, ja mam umowę z firmą X i będę tylko i wyłącznie polecał produkty firmy X, a tamte będę gnoił. Tak to wygląda niestety na polskim rynku, co mnie strasznie wkurza, bo mniejsi producenci, czy też mniej popularni, są tak gnojeni przez molochów, że to się przekłada na opinię publiczną i nic tylko to i nic więcej. Nieprawda. Dobra, faza lotna sobie wylatuje pod stałym ciśnieniem, ustawianym tutaj tą śrubeczką. Zgodnie z instrukcją, nie będę tego omawiał, przeczytacie sobie, ewentualnie dopytacie na grupie u nas. Podłączacie to wężem do następnego elementu, którym jest filtr fazy lotnej. Ja używam tego typu filtra, który działa na zasadzie odśrodkowej. Kręci tym gazem, szajs odkłada się na ściankach zbiornika. Jak nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć tu o masę takiego mazutu zastygniętego. No niestety gaz w Polsce nie jest jakiś świecie najczystszy na świecie i gdyby nie mieć tego filtra, to wszystko ląduje we wtryskiwaczach. A tak, problem z głowy, raz na jakiś czas można to umyć, ewentualnie wymienić ten wkład w środku filtrujący i wtryski są bezpieczne. Za filtrem montujemy. Oczywiście możecie dobrać innego producenta, ja nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś woli, strzelam tam Staga, czy jakieś inne Lovato. Ludzie, naprawdę, jak ci jest dobrze z tym, to kup tamto. Nie mam naprawdę z tego ani grosza, więc co mnie to obchodzi, nie? Jak wybierzesz, tak będziesz miał. Twoja decyzja. Za filtrem montujemy już czujnik ciśnienia i temperatury gazu. Oczywiście czujnik podciśnienia w kolektorze również. Jednocześnie jest to, ten jest tak zbudowany, że trzeba jedną stronę tej rurki zaślepić, drugą podłączyć do
podciśnienia w reduktorze oraz podciśnienia w kolektorze przy pomocy jakiegoś wężyka z trójnikiem. Później to pokażę. To jest kluczowy element systemu naprawdę, bo z jego wskazań sterownik LPG decyduje o dawce oraz oczywiście jeszcze z czasów trysków, ale to tam szczegóły, które będziemy później omawiać. No i jak najbliżej tego czujnika montujemy sobie już listwę wtryskową z wtryskiwaczami oraz z wężykami do kolektora. Będzie jeszcze troszeczkę słów na temat tych wężyków, wszystkich legend z nich związanymi itd., itd. oraz podłączeniu reduktora, podłączeniu tego gazu po obu stronach listwy, bo to też może mieć znaczenie, ale w przypadku tak prostej instalacji możemy sobie spokojnie ten temat odpuścić. Lecimy dalej, przechodzimy do kwestii wtryskiwaczy i jak je zamontować do samochodu, do kolektora wyjściowego, do lotowego. Zorientujcie się, czy w waszym aucie, czasami tak jak w tym, nie przewidział producent miejsca do montażu wkrętek, które podają gaz do kanałów dolotowych przed zawory ssące. Jest wiele takich aut, zwłaszcza starszych, jeżeli chodzi o F4, to wszystkie te silniki mają w kolektorze przewidziane specjalne takie nadlewki, które są umieszczone pod prawidłowym kątem i w prawidłowej odległości od wtrysku benzynowego, żeby zapewnić jak najlepsze to mieszanie gazu z powietrzem i no, ujednolicić skład mieszanki, żeby nie było problemów jakichkolwiek tam z pracą tego silnika, czy na wolnych obrotach, czy tak dalej, tak dalej. Wykorzystujemy wtedy te miejsca. Jeżeli nie ma, to trzeba się dowiedzieć, podpytać innych użytkowników, gdzie te wkrętki najlepiej umieścić. Jeżeli są w jakimś dziwnym miejscu, to czy poprawiać, czy zostawić. Jaka jest naczelna zasada? Naczelna zasada jest taka, żeby w momencie, kiedy zamontujesz wtryskiwacze, ja tylko sobie tylko ten kluczowy dla mojego układu element zabezpieczenia listwy benzynowej zamontuję. W momencie, kiedy zamontujesz wtryskiwacze, ja to mam zrobione na takim wsporniku z blachy, przekręcany on jest tutaj, w tym miejscu, żeby wtryski były jak najbardziej do pionu ustawione, w sensie, żeby te, chodzi o to, żeby szajs, który tutaj będzie podawany, nie zostawał we wtryskiwaczu, tylko jednak przedostawał się tam do lotu i był spalany, oraz żeby wężyki, którymi te wkrętki będą łączone z wtryskami, były teraz tak, jak najkrótsze, a przede wszystkim równe. Wracamy na stół, wytłumaczę wam, o co chodzi z tymi wężykami. W sieci krążą opinie różne na temat długości wężyków. Ortodoksi dążą do tego, żeby one były jak najkrótsze. Uważam, że szaleństwo pod tytułem 4-centymetrowy wężyk jest po prostu... No to jest głupie. No. Przede wszystkim bardzo ciężko coś takiego zamontować bez tego, bez efektu, żeby ten wężyk złamać i zmniejszyć jego światło. Również elastyczność tego przeszkadza przy montażu jakimkolwiek. Słuchajcie, czy ten wężyk będzie miał 8, 10 czy 12 cm, naprawdę nie gra roli. Oczywiście, gdyby one miały po 30 parę centymetrów, to już jest gruba przesada, ale w granicach myślę 10 do 15 cm długości to żaden problem nie jest, a znacznie ułatwia montaż. I teraz słuchajcie, też chodzi o to, żeby te wężyki były równej długości. Oczywiście, jeżeli to będzie centymetr czy półtora, tak jak tutaj różnicy, też nic się kuźwa nie stanie. Słuchajcie, no nie przesadzajmy, nie róbmy z tego nie wiadomo czego. To nie jest rocket science, to nie jest lot w kosmos. System sobie z tym poradzi. Po to robi wstępną kalibrację i charakteryzację, charakterystykę pracy wtryskiwaczy, żeby właśnie też tą długość sobie potrafić skompensować. Sterowniki są dzisiaj naprawdę przepotężne. Tam gdzie w środku elektronika, kurde... To by 4 razy na Księżyc poleciało, jeżeli chodzi o moc zubliczną, jaka w środku jest wykorzystana. W porównaniu do tego, czym dysponowali chłopaki z Apollo w 69 roku. Uwierzcie mi. Także naprawdę nie ma co panikować, nie ma co świrować, nie ma co przesadzać, bo czasami jak czytam niektóre wywody ludzi, którzy się tym zajmują, to Boże drogi, tutaj robisz z tego sensację i dzielisz włos na czworo, a za chwilę, jeżeli chodzi o elektrykę, to odpieprzasz taką manianę, że się w głowie nie mieści. Także tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie na temat długości wężyków. Jeżeli masz inne, twój problem. Albo i twoja zaleta. Nie mnie to oceniać. Ja robię tak, jest dobrze. Równej mniej więcej długości wężyki, tak żeby montaż był dosyć
no nie był utrudniony, nie dały się zaginać, nie zamykało się światło tego przewodu i tyle na temat. Zasilanie, jeszcze jest kwestia zasilania tej listwy wtryskowej, bo też wszyscy ortodoksi będą narzekać, że a co to za instalacja, gdzie wtrysk jest zasilany tylko i wyłącznie z jednej strony i tak dalej. Oczywiście, że jest o wiele lepiej, kiedy pociągniesz drugi wąż, na przykład masz filtr fazy lotnej z dwoma wyjściami i masz miejsce i możliwość pociągnięcia węża, który będzie zasilał tę listwę zarówno tym krótcem, jak i wykręcisz tę zaślepkę, wkręcisz króciec i z tej strony będziesz gaz jednocześnie podawał. Dlaczego? Dlatego, że może zajść sytuacja w pewnych warunkach, jeżeli masz niewydajny reduktor zwłaszcza, że to ciśnienie gazu będzie tutaj jakby mniejsze niż tutaj. W związku z tym nierównomiernie będzie ten gaz podawany przez wtryskiwacze do cylindrów. Dlatego kompensacja listwy w ten sposób zrobiona jest naprawdę pożądanym efektem, ale też nie jest efektem koniecznym. Umówmy się szczerze, że jeżeli ktoś tego nie zrobi, to nie jest tak, że ta instalacja nie będzie działała. Słuchajcie, trzeba przeliczyć, przemyśleć sobie wszelkie za i przeciw, co w ten sposób zyskasz, czy jest ryzyko, że coś spieprzysz, czy nie ma takiego ryzyka. Poradzić się ludzi, którzy w tym temacie robili i naprawdę mają jakieś tam większe doświadczenia, ale znowu nie słuchać oszołomów, którzy tylko moja racja jest mojsza i najmojsza. Naprawdę, nie te czasy. No i jeszcze o wkrętkach parę słów chciałem dodać. Mogą być różne, wiecie, dłuższe, krótsze, też kierunkowe, w tej chwili nie mam. One generalnie, kierunkowa ma to do siebie, że ma wyjście z boku i trzeba odpowiednio ustawić do kierunku, w którym ma ten gaz być rozpylany, ale zwróćcie uwagę na to. Między tą a tą jest taka różnica, że ona ma stożek. Unikajcie tych, kupujcie sobie te ze stożkiem, one lepiej doszczelniają w kanale, który będzie odwiercany. I teraz jeżeli chodzi o odwiercanie. Jeżeli chodzi o odwiercanie, to nie ma czegoś takiego, że wiercisz na aucie. Nie ma i koniec. Jak ktoś będzie mi tam próbował ładować, że a on tu sobie zdejmie przepustnicę z boku i podłączy odkurzacz i będzie mu te wiry ciągało. Dobra, nie ma dyskusji, nie ma wiercenia na aucie z dwóch powodów. Po pierwsze, nigdy nie zagwarantujesz, że część tych wirów nie dostanie się do lotu. Nie ma takiej opcji. Nie wiadomo, co byś robił. Po drugie, często jest tak, że jeżeli ten kolektor jest zamontowany, nie ma szans prawidłowo odwiercić pod odpowiednim kątem. A jaki to ma być kąt? Zwróćcie uwagę, jaka tu jest herezja w tym kolektorze odpieszona. Wkrętki są pod kątem praktycznie prostym do kanału, gdzie wtryskiwacz jest umieszczony tutaj. I wtryskiwacz pracuje tak, a wkrętko od gazu pracuje tak. To może, ale wcale nie musi prawidłowo działać. To w niektórych warunkach, w bardzo odpornych i w bardzo idiotoodpornych silnikach będzie działało. Na nieszczęście wiele tych francuskich silników do takich należy i robi się maniana, bo po prostu instalatorzy mają centralnie w dupie jakiekolwiek podejście do prawidłowości montażu. Po prostu robią tak, żeby było wygodnie i szybko. Wiem, że się narażam, wiem, że wielu powie, że wyolbrzymiam, ale niestety taka jest prawda. Ja rzadko kiedy spotykam instalację, jeżeli przyjeżdża do mnie auto z gazem, zwłaszcza starsze, że jest to zrobione co najmniej przyzwoicie. Zwykle jest to zrobione totalnie na odpierdol i totalnie byle jak, byle skasować, bo użytkownik czy też właściciel nie ma o tym pojęcia, więc macie wolną rękę i możecie sobie kiłę odpieprzać. Nie ma na to zgody, naprawdę nie i koniec. Jak lepiej nawiercić w tym kolektorze te nawiertki tutaj do montażu gazu? Wezmę tylko drugi kolektor i wam pokażę. No to jest dziewica totalna, więc jeszcze gazu nie widziało i trzymam go na specjalną okazję. Gdybym miał wiercić, to robiłbym to od spodu, ponieważ jest więcej miejsca. I wykorzystując jakikolwiek szablon, który umożliwi mi prowadzenie wiertła, czy ja coś takiego teraz szybko znajdę? Niestety nie, no ale dobra. Wykorzystując pewność ręki, statyw, wiertarkę stołową, wiercisz w ten sposób, żeby jeżeli ten wtryskiwacz tu tworzy kąt powiedzmy 35-40 stopni do środka kanału, tak? Do środka kanału, do osi kanału, wtryskiwacz jest tutaj, tak? To powtarzasz ten kąt z drugiej strony albo z boku, obojętnie z której strony. Chodzi o to, żeby analogicznie ten sam kąt pracy w stosunku do osi kanału uzyskać. I wiercisz pod takim kątem, pod takim kątem, pod takim kątem.
tą wkrętkę i wykorzystując fakt, że jest ona ze stożkiem, można zrobić sobie tutaj ze sporo mięcha powtarzalny taki montaż z takim nawiertem pod kątem. Uszczelnić to przy pomocy kleju do gwintów lub uszczelniacza do gwintów i będzie dobrze. Tak? Nie robimy czegoś takiego na łatwiznę, na piechotę. Można użyć pachwiny w tym miejscu, się gdzieś wkręcić. Jest naprawdę masę możliwości, tylko wystarczy chcieć to zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba nawiercić w kolektorze odnośnie później sterowania całą instalacją, czyli musi być nawiertka do sterowania pod ciśnieniem. Tutaj jest to zrobione, no powiedzmy, generalnie zasada jest taka, że ta nawiertka do podciśnienia powinna być jak najbliżej przepustnicy. Lub w tym obszarze, tak powiedzmy, pila ze drzwi, no nie jest to do końca źle. Zwróćcie uwagę, że tutaj też jest kruciec, który z podciśnieniem steruje pewnymi elementami w tym silniku, więc czy map sensor nawet jest centralnie na środku, więc w okolicy tego miejsca, gdziekolwiek by to nawiercić w tej grubej części, nie będzie źle, ale zasada jest taka ogólna, że powinno się tą nawiertkę do podciśnienia gdzieś w okolicy przepustnicy montować. Dobra, wracamy do montażu naszej instalacji. No dobra, ja już mam wszystkie węże, przewody zarówno gazu, jak i wody podłączone. Także listwa wtryskowa jest sobie zamontowana pod takim kątem od pionu. Także wtryski są w dół. Oczywiście pamiętajcie o tym, o czym nie mówiłem wcześniej. Pamiętajcie, że dysze we wtryskiwaczach trzeba odpowiednio rozwiercić do mocy silnika. Jeżeli ściągniesz sobie instrukcję obsługi do sterownika czy też do wtryskiwaczy, to będzie tam umieszczona tabelka, pokażę Wam to w następnym odcinku, która mówi o tym, jakiego wiertła użyć i do jakiego rozmiaru, do jakiej średnicy rozwiercić te dysze wkręcane w listwę wtryskową. Wężyki biegną do dedykowanych miejsc w kolektorze dolotowym, tak? Wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście mogłyby być o centymetr czy dwa krótsze, ale mi to kompletnie nie przeszkadza i pokażę Wam również, że instalacja na tym też nie ucierpi. I teraz jest kwestia opasek. Słuchajcie, gdzie możecie, używajcie opasek zaciskowych, sprężystych. Jeżeli coś musi być demontowalne, to oczywiście warto spróbować czegoś innego. Ale jeżeli chodzi o węże, które, zwłaszcza takie, które pracują termicznie, tak, czyli woda, gaz, to co może zmieniać swoją temperaturę, to tylko i wyłącznie takie opaski, które potrafią kompensować rozszerzanie się tych materiałów z temperaturą. Inaczej, jeżeli użyjecie opaski skręcanej śrubą, zwłaszcza na wodę, bo gaz to może nie, ale woda przede wszystkim, jest ryzyko, że przetnie Wam ten wąż. Po prostu wąż, który dostanie temperatury, się trochę spuchnie, ostygnie, skurczy, będzie pracował i pod tym na tym kancie tutaj się przetrze. Oczywiście mówię teraz o wodzie, nie o gazie. Czyli na przykład tutaj. I teraz jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o wpięcie do magistrali wodnej. W autach, które mają zasilane cały czas nagrzewnicę w płyn ciepły, tak jak tutaj, możesz się wpiąć szeregowo z reduktorem, z parownikiem w linię do nagrzewnicy. Natomiast musisz się dowiedzieć, czy Twój samochód nie posiada zaworu odcinającego. W momencie, kiedy na przykład latem nie korzystasz z zagrzewania, to przez nagrzewnicę nie płynie ciepła woda, bo zawór to odcina. Tutaj takiego czegoś nie ma. To musisz wtedy, jeżeli masz instalację z zaworem, musisz wtedy wpiąć się równolegle. Inaczej po prostu nie będziesz miał przepływu cieczy chłodzącej przez parownik i ten gaz nie będzie miał szansy się odparować. Taki potworek mi tu wyszedł. Generalnie węże starałem się dawać jak najkrótsze, takie żeby nie wchodziły w kolizję z pozostałą częścią instalacji. Zasiliłem to oczywiście z jednej strony, także reduktor przymocowałem do ucha transportowego silnika, także zupełnie nieprawidłowo. Jedno i drugie zrobione, szczeznę za to w piekle, ale mam to gdzieś, bo tutaj to w ten sposób działało już prawie rok. Nie, przepraszam, rok będzie w styczniu. Więc pół roku powiedzmy i nie było z tym najmniejszych problemów. Także ja teraz tylko kręcę film, jak to mam zrobione. Ewentualnie kilka porad do tego,
jeżeli mogę udzielać i wnioski sobie wyciągniecie sami. Ewentualnie podyskutujemy w komentarzach. Dobra, przechodzimy do elektryki. No i na koniec dzisiejszego odcinka to, czego się większość z Was strasznie boi, a co tak naprawdę mówiąc jest jedną z fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o montaż instalacji, to wiązki sterujące elektryczne. Po co, na co i dlaczego? Słuchajcie, mamy tutaj sterownik gazu oraz sterownik silnika. Cały system działa tak, że jedno bez drugiego nie istnieje, ponieważ to nie jest wystarczająco samodzielne do tego, żeby sterować całym silnikiem, a to, tak na dobrą sprawę, nawet nie ma pojęcia, że steruje gazem, czy też jedzie na gazie, o, powiedzmy tak, w ten sposób. Po prostu całość polega na wzajemnym oszukiwaniu jedno drugiego, a szczegółowo ujmując oszukiwanie tego sterownika przez ten sterownik, żeby myślał, w cudzysłowie oczywiście, że wszystko jest w porządku i odpowiednio tak jak do tej pory pracował, a my tutaj mu się trochę będziemy wtrącać w robotę i zamiast tego sterownika, który otwiera wtryskiwacze benzynowe, dozując odpowiednią dawkę paliwa, ten sterownik przejmuje sygnały po to, żeby odpalać wtryskiwacze gazowe zamiast benzynowych i odpowiednią ilością gazu jakby uzupełniać to, co ten sterownik powinien podać do cylindrów. Żeby ten proces przebiegał prawidłowo, oczywiście musimy instalację zestroić. To będzie tematem następnego odcinka, bo chcę Wam to dokładnie pokazać. A dzisiaj tylko sobie połączymy przewody do całego systemu. Jeżeli widzieliście wiązki dołączane do sterownika, czy to na Allegro, czy kiedyś mieliście możliwość kupić i otworzyć taki zestaw, to na pewno zwróćcie uwagę, że ta wiązka na pewno tak nie wygląda. Jest o wiele dłuższa, jest o wiele gęściejsza, jest upakowana w masę takich winylowych koszulek. I teraz moja pretensja, czy też zarzut, jak to nazwać, do instalatorów LPG polega na tym, że oni tego kompletnie nie modyfikują, tylko po prostu w całości, tak jak jest, siup pod machę, plątanina kabli, przewodów niepotrzebna totalnie. Oczywiście teraz zaraz będzie atak w moją stronę pytania, a kto mi za to zapłaci, że ja to zrobię dobrze? No kurde, ja będąc świadomym użytkownikiem samochodu, chciałbym, żeby mi to ktoś zrobił dobrze, a nie po prostu przerzucił instalację z pudełka do samochodu, tak? Bo tobie zależy na czasie i też chcesz maksymalizować swój zysk. Poinformuj, nie wiem, wstaw w cennik opcję modyfikację czy też kustomizację wiązki, dolicz do tego stówę czy dwie, czy nawet cztery, jeżeli znajdzie się klient, jesteś czysty, tak? Nie wiem, ja bym przynajmniej tak zrobił. Także ten sterownik musi zostać, cała ta instalacja od LPG musi podłączona być do kilku punktów tego sterownika, kilku węzłów tego sterownika, żeby to wszystko działało. Oczywiście pomijam kwestię zasilania, bo to też trzeba sobie znaleźć w pewnym momencie w podmaską samochodu miejsce, gdzie podepniesz plus zasilania, następny jest bezpiecznik o odpowiedniej wartości zgodnie z instrukcją i punkt główny masy, który podłączasz gdzieś do karoserii samochodu, tak? Następne dwa złącza, które tutaj mamy, to są odpowiednio skrócone i dopasowane do reszty instalacji pod autem. To jest złącze, które obsługuje centralkę, ten przycisk w środku, w aucie, który pokazuje Ci ilość paliwa, ilość gazu i przełączasz benzyna, gaz i tak dalej, i tak dalej. Kolejna wtyczka to są cztery żyły, cztery przewody, które biegną pod samochodem do samej butli, do wielozaworu, gdzie masz elektrozawór, który odcina butlę oraz masz pływak, który informuje sterownik gazu odnośnie tego, ile paliwa jeszcze w butli zostało. I to jest ta jedna gałąź sterownika. Drugi tutaj odcinek przewodu mamy zakończony interfejsem komunikacyjnym, dzięki któremu jestem sobie w stanie zestroić instalację bezprzewodowo, podłączając się do mojego laptopa w trakcie jazdy w samochodzie. I tutaj też będą na pewno uwagi, już uprzedzam, że a tylko z tego przewody te interfejsy kablowe, bo na tym są lagi, opóźnienie i tak dalej. Tak, bo ty stroisz, słuchaj, samochód formuły pierwszej, gdzie mikrosekunda opóźnienia w odczycie robi Ci jakąkolwiek różnicę. Może i nie mam racji, może i oni mają rację. W każdym razie pokażę Wam i udowodnię, że da się prawidłowo, prosty silnik bez turbiny, z turbiną też, ale na początek bez turbiny, przy pomocy interfejsu Bluetooth, nawet jeżeli ma kosmiczne opóźnienia, zestroić i całkowicie będzie to wszystko poprawnie działało. Kolejna gałąź wiązki to są sygnały mniej lub bardziej potrzebne do wpięcia do sterownika, gdzieś do wiązki
ze sterownika. Trzeba podkraść sygnały. Ten czerwony przewód to jest plus po zapłonie, który będzie trzeba skombinować skądś. Ma się tam pojawiać 12 V w momencie, kiedy, nie wiem, włożysz kartę, przekręcisz kluczyk w stacyjce i zaczniesz kręcić silnikiem. W tym przypadku można ten sygnał, bo to nie jest zasilanie, to jest sygnał, można wziąć na przykład z zasilania cewek, które pojawia się stałe, bo cewki sterowane są masą w tym aucie, pojawia się stałe w momencie, kiedy przekręcisz kluczyk w stacyjce, cewki dopiero wtedy są plusem zasilane, a sterowane od strony ujemnej, więc bez problemu można się podpiąć. Fioletowy przewód można, nie trzeba. W większości przypadków nie jest wykorzystywany w tej wtyczce, w tym samochodzie również. Sonda lambda, sygnał ze sondy lambda. Sterownik nie będzie korzystał z tego sygnału gazowy, więc zupełnie go w tej chwili nie używamy, ale wpiąłem sobie go do wtyczki. W razie, gdybym kiedyś miał taką fantazję i potrzebę do czegokolwiek innego użyć, to sobie tego przewodu użyję. Oraz brązowy, trzeci, bardzo istotny przewód. To jest sygnał obrotów, również brany z cewki na pierwszym cylindrze. Pamiętajcie, że w Renault mierzymy sobie cylindry w silnikach Renault od skrzyni biegów, natomiast w silnikach Nissana montowanych do Renault mierzymy od strony rozrządu, liczymy od strony rozrządu. To jest o tyle ważna informacja, że sterownik musi sobie synchronizować pracę wtryskiwaczy, więc na podstawie tego sygnału, tego impulsu od pierwszej cewki będzie wiedział, gdzie jest i jak dalej pracować. Kolejne dwie wtyczki to mamy czujnik temperatury, słuchajcie, ten na reduktorze i czujnik, zawór odcinający ten na reduktorze, więc te dwie wtyczki idą sobie w okolicy reduktora. No i dalej cała gruba wiązka przewodów idzie sobie do naszego czujnika ciśnienia temperatury gazu oraz po kolei do wszystkich wtryskiwaczy gazowych na listwę. I na końcu mamy dwie wtyczki magiczne, które są jakby... O, wypadła mi tutaj, widzę, ta blokada, muszę znaleźć. To jest klucz do całego systemu. To są dwie wtyczki, które wpinamy przecinając jakby przewody do wtryskiwaczy benzynowych od sterownika. Po drugiej stronie wiązki, może wam to pokażę. Wjeżdża gruba pyta. Po drugiej stronie wiązki silnika również mam dwie takie wtyczki i teraz generalnie instalację LPG wpinam sobie do tych dwóch wtyczek. Gdybym chciał instalację zdemontować, to w zasadzie nie muszę jej w ogóle ruszać w samochodzie, wystarczy, że odepnę ją i te dwie wtyczki ze sobą połączę, niejako naprawiając połączenia do wtryskiwaczy. Może wam to rozrysuję, albo będę korzystał ze schematu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Bo to jest naprawdę najważniejszy punkt całej instalacji. Te dwie wtyczki. Korzystając ze stołu z TVN-u, narysowałem wam tutaj szybciutko schemat, jak to, na czym to polega. W normalnej sytuacji sterownik silnika, czyli ECU, steruje sobie wtryskiwaczem benzynowym, ma do niego podłączone dwa przewody. Zwykle jest to 12 V plus zasilania VDC oraz przewód masowy, który jakby sterowany jest wtryskiwacz. W momencie, kiedy sterownik ECU poda masę na ten sygnał, to obwód się zamyka, wtryskiwacz się odpala. I teraz jest kwestia taka, że sterownik LPG jakby przejmuje ten sygnał ze sterownika ECU, ze sterownika benzynowego i nie kieruje go do wtryskiwacza, tylko przelicza czas, bo no, gaz nie jest idealnie takim samym paliwem jak benzyna, więc sterownik gazu, sterownik LPG musi przeliczyć czas pracy wtryskiwacza gazowego, żeby podał odpowiednio więcej gazu, ale żeby jego jakby ilość pod względem energetycznym była zbliżona do benzyny. I to jest cała rola sterownika gazowego. Przejmuje ten sygnał, jednocześnie wiedząc o tym, z tego sygnału wie, kiedy powinien ten wtryskiwacz odpalić, wspomagając się oczywiście synchronizacją z koła, z przewodu odnośnie tych impulsów obrotów, tak? Posiłkując się dodatkowymi czujnikami, tym swoim map sensorem i tak dalej, oszukuje niejako sterownik benzynowy, który myśli, że podał sygnał, impuls na sterownik, na wtryskiwacz benzynowy. Tymczasem on podał go do sterownika gazu, sterownik gazu podał sygnał na wtryskiwacz gazu i jakby całość może zostać tego cyklu powtórzona. W dużym skrócie, upraszczając ogromnie, to tłumaczę. Także cały pic polega na wpięciu się instalacją LPG w ten przewód odpowiednią oczywiście stroną.
strona, ten przewód, jeżeli przetniesz do wtryskiwacza, no to masz stronę do wtryskiwacza przewodu i stronę do linii do komputera. Także odpowiednio trzeba to podłączyć do sterownika, według samatu, do sterownika gazowego, tego tutaj. Dla wszystkich wtryskiwaczy, jeżeli masz 4, to dla 4, jeżeli masz 6, to dla 6, 8, to dla 8. Odpowiednią też ilość cylindrów musi obsługiwać sam sterownik. Przeważnie jest tak, jeszcze takie wtrącenie, że te 6 czy 8 cylindrowe również będą bez problemu pracowały z mniejszą ilością cylindrów. Także kupujesz na przykład sobie do V6, a możesz montować do rzędowej czwórki bez problemu sterownik gazowy. No i tyle, nie? Także jeżeli mamy to wpięte na wtyczki, tak jak ja to robię, co zabiera trochę czasu, ale redukuje ogromnie ilość tych kabli i robi większy porządek pod maską, przejrzystość jest taka i tak dalej, to w razie gdyby coś, to tak jak Wam pokazałem wcześniej, te dwie wtyczki od strony sterownika gazowego odpinam, po stronie instalacji, co przed chwilą pokazałem, samochodowej, te dwie wtyczki spinam i system już nie musi być świadom tego, że jeździmy z powrotem na benzynie w razie gdyby coś. No ale myślę, że takie sytuacje nie zajdą, więc nie ma problemu. Po co tak? Dlatego, że przy jakimkolwiek serwisie jest mi łatwiej, pomijając już kwestię porządku, przy jakimkolwiek serwisie jest mi łatwiej pozbyć się, po prostu odpinam dwie, trzy wtyczki i całą instalację mogę wyciągnąć. Lub też, gdyby mi przyszło na myśl, nie wiem, zamienić sterownik na inny, innego producenta, no to wiązkę sobie przygotuję według tamtego sterownika drugiego i mając wszystko na wtyczkach, wpinam się trzema wtyczkami do pozostałych komponentów i zamiast mieć Zenita na przykład mam Staga albo mam KME w kwestii dosłownie kilku minut. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak to ułożyć na, jak to ułożyłem sobie na aucie i myślę, że w tym momencie odcinek zakończymy. Następny, musicie dać mi kilka dni, skończę sobie montaż tego auta. Tu mi jeszcze została klimatyzacja do ogarnięcia i wtedy Wam pokażę, jak to wszystko uruchomić i zestroić, żeby działało. Tak wygląda wiązka zamontowana pod osłonę listwy wtryskowej. Tu są te dwie wtyki, o których mówiłem wcześniej, gdzie będzie się spotykało wszystko z instalacją fabryczną silnika. Dodatkowa wtyczka tutaj, w tym miejscu, będzie się wpinała do wiązki głównej. No i wszystko na temat. Słuchajcie, tak to wygląda. Teraz zostaje mi jeszcze się trochę pobawić, tak jak mówiłem wcześniej, z klimatyzacją, doprowadzić resztę auta do porządku i spotkamy się w kolejnej części nastrojeniu, na podłączeniu komputera, programu, ustawianiu parametrów itd., itd. Także zapraszam Was jeszcze raz na grupę na Facebooka. Tam będzie pod filmem odnośnik do tej grupy. Będziemy sobie mogli tam podyskutować o filmie i o innych rzeczach. A my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.